Cześć wszystkim. Większość z Was mnie zna. Jak ktoś mnie nie zna, to jestem Matylda. I tak postaram się dosyć krótko, bo to minie czas, leci. Także moja historia się zaczęła, jak miałam 4 lata, moi rodzice się rozwiedli. Ogólnie byli narodzeni z Bożego Ducha, chodzili kiedyś do kościoła zielonoświątkowego. Znaczy tata był na pewno narodzony, nie wiem jak moja mama. No więc kontakt z moim tatą uciął mi się, jak miałam 6 lat. Bardzo go kochałam, ale zaczął pić mocno po rozstaniu z mamą. Mama miała depresję, więc w sumie byłam takim trochę odtrąconym dzieciakiem. I tak szukałam tej atencji u mamy, starałam się jakoś tak, wiecie, zasłużyć może na tą miłość, jakoś tak, kurczę, no. Ale mama za bardzo, no, nie była w humorze, że tak powiem. Później nawet jak była w humorze, to powiedzmy, że ten czas jakoś nie spędzałyśmy razem. Bardziej wychowywała mnie w sumie babcia od mojej mamy mama, z którą miałam dosyć dobry kontakt. I tak, jak miałam 7 lat, to babcia mnie tak namówiła, dawaj iść do komunii. Mówię, dawaj, no pójdę do tej komunii, dam sukieneczki, prezenciki, co o co chodzi. Poszłam do komunii. Później w sumie moja mama zaczęła mi też mówić o Bogu, zaczęła mi pokazywać pewne rzeczy w Biblii. No i faktycznie, kurczę, mówię, no tutaj Kościół katolicki, mówię tak, tutaj Biblia mówi tak. No i się zaczęłam kłócić z moją katolicką. Byłam jej zmorą. I w ogóle gdzieś tam zaczęłam po prostu szukać tego Boga, bo w sumie dosyć wcześnie też miałam takie myśli samobójcze, bo już miałam po prostu dosyć, wiecie, takiego zabiegania o uwagę. Też byłam w sumie gnębiona przez 6 klas szkoły podstawowej, więc no, moja samoocena była poniżej zera. No i cóż, w wieku 15 lat zaczęłam tak naprawdę szukać tego Boga i naprawdę uwierzyłam i zawołałam szczerze z głębi serca do Jezusa. I wtedy wierzę, że narodziłam się na nowo, chociaż jak przyszłam tutaj, zaczęłam to podważać mocno. Ale więc narodziłam się na nowo, poszłam do kościoła zielonoświątkowego. No i w ogóle się zaczęło, byłam taka najarana, mówię, kurczę, bym chciała tak coś robić, w ogóle wiecie, jakieś może ewangelizacje, w ogóle coś, żeby się działo, ale ten kościół tak nie za bardzo coś kombinował w tych rzeczach. Co najwyżej tam, nie wiem, może jakieś karmienie bezdomnych, gdzie to takie trochę słabe było, bo oni wszyscy zjedli i poszli, nie? Więc też w tym kościele jakby nie usłyszałam do końca pełnej Ewangelii, więc jak się nie wie, to się samemu wymyśla. Ja patrzyłam na Boga przez pryzmat moich rodziców, więc mój tata nie miał ze mną kontaktu przez praktycznie całe życie. Bardzo na tym cierpiałam. I myślałam, że z Bogiem jest tak samo, wiecie, po prostu, że ten Bóg to nie za bardzo się interesuje tym moim życiem, że tam gdzieś tam w ogóle On jest, ale tak, jakaś taka jestem nieważna, wiecie. Patrzyłam też przez pryzmat mojej mamy, nie, że ciągle jakieś takie wypominanie błędów. Myślałam, że Bóg będzie mi wypominał na krągło, tego nie zrobiłaś, to zrobiłaś źle, to tamto. I tak, kurczę, z jednej strony w ogóle wiedziałam na 100%, że Bóg jest i że jest dobry, ale z drugiej strony miałam ten przekłamany trochę obraz, więc po prostu poznałam chłopaka. Było fajnie, spoko. No i poszłam sobie w świat w ogóle z tego wszystkiego. Też zmontowałam się mojej mamie, bo już miałam szczerze dosyć i po prostu już byłam w takim stanie psychicznym, że nie wiem, po prostu czekałam na 18 po prostu, żeby się wyprowadzić od mamy jak najszybciej, zerwać kontakt. No i taka pokrzywdzona sobie chodziłam. Podłamana. Mając 18 lat przeprowadziłam się do mojej babci. No, w sumie było dobrze, ale też nie czułam się tam za bardzo zaakceptowana do końca, bo jednak czułam się jak to piąte koło obozu. Więc mieszkałam tam jakieś 1,5 roku. Potem przeprowadziłam się do Warszawy z chłopakiem, ale już innym. I w ogóle, kurczę, no wiedziałam w ogóle, że coś jest nie tak, nie? Że w ogóle coś nie tak zrobiłam, coś chyba nie znam tego Boga do końca. Ale w ogóle jak się nawróciłam, to ja słyszałam Arturze i nawet słuchałam trochę jego nauczeń, tylko że z buntu na moją mamę po prostu przestałam, zbuntowałam się, mówię, nic nie będę słuchać, w ogóle patrząc na jej życie, a ona tego w ogóle nie wdrażała, więc ja no mówię, kurczę, no chyba to nie ta droga. Ale postanowiłam w ogóle przyjść tutaj, bo wiedziałam, że jest Kościół. Przyszłam z tym moim chłopakiem, usiedliśmy sobie tak z tyłu. 3 godziny uwielbienia, wlecimy, patrzymy, co ci ludzie tutaj wyprawiają.
No ale mówię, no kurczę, coś w tym jest. W ogóle oni mają jakąś taką wolność w sobie, jakieś takie coś, czego ja nie widziałam w tamtym zielonym świątkowym kościele, ani w baptystycznym, ani w żadnym innym. Więc postanowiłam, że będę tak przychodzić i tak się przemykałam z tego mojego odrzucenia i poniżenia, żeby praktycznie nikt mnie nie widział. Więc się zawsze spóźniałam, zawsze wychodziłam wcześniej. No ale w końcu z kimś tam zagadałam się, chyba z Anitką na początku. I zaczęłam tak regularnie przychodzić. I zaczęłam w ogóle wybierać ten obraz Boga, który nabudowałam sobie przez lata. Zaczęłam szukać nauczania. No i w ogóle, kurczę, dużo mi to dało. W ogóle teraz jestem naprawdę innym człowiekiem. I przez te 5 lat, przez które, w sumie 6 już, byłam narodzona na nowo. Ja w ogóle nie wzrastałam. Ja w ogóle stałam w miejscu i mówiłam, co jest Boże, dlaczego Cię nie ma, nie? W moim życiu. Dlatego teraz jestem naprawdę szczęśliwa i w ogóle tak się cieszę, że tu jestem. Uważam, że to jest chyba najlepsze miejsce, do jakiego mogłabym trafić. I w ogóle chciałabym Wam wszystkim podziękować też, nie? Bo jesteście, no jak moja druga rodzina. Amen. Dziękuję.